Panie doktorze, on czy nie? Halo. To on? Ale co, o co chodzi, panie, przepraszam. Ale jaka lewatywka, panowie? Chwileczkę. Proszę, spokojnie, proszę. Ale zaraz, panowie, ja na wczasach jestem, oka zdrowia, jaka lewatywka? To lewatywka. A ja nie dam ci żadną lewatywkę. Panie doktorze, to... Zaraz. Jaka lewatywka? To wy jesteście fachowcy od leczenia czy od grania? Nie no, my jesteśmy w sumie od grania, czy nas poznaje. Czekaj, no właśnie z filmu wróciliśmy, kręciliśmy właśnie teraz film Szpital na peryferiach. Aha, no i stąd te ubrania. Szpital na peryferiach. Tę strzykawkę to poznaję, a to jest chyba taka pompka do nakładania kremu na tort. To jest do płukania. Aha, do płukania, rozumiem. A to jest zawartość apteczki, tak jak rozumiem? Tak, to jest nasza apteczka i właśnie tutaj to są właśnie odpowiedzi na naszą zagadkę, czyli na konkurs. Który aha, to ja może przypomnę pytanie konkursowe. Pytanie konkursowe brzmiało. Do czego to jest podobne taka muzyczka? I właśnie na tych karteczkach są prawidłowe odpowiedzi. Panowie, wylosujcie. Czytam odpowiedzi. Utwór grany na saksofonie to utwór z filmu Różowa Pantera. Dobrze. Następna karta. Odpowiedź. Fragment Różowej Pantery. To była cała Różowa Pantera. Fragment muzyki pod tytułem Różowa Pantera. Jest to utwór pod tytułem Różowa Pantera. Ja myślę, że to starczy. Z tych kartek będziemy losować 5 nagród. 5. Nazwiska tych, którzy wygrali nagrody, ukażą się za chwilę tu na dole. Patrzcie na dół ekranu. Zaraz zobaczycie tam swoje nazwiska. No dobrze, to tak żartobliwie. Szczerze mówiąc, zaskoczyliście mnie trochę i przestraszyliście w tych kostiumach służby zdrowia. A tak na poważnie, co robicie? Tak na poważnie odpoczywamy po trulach całorocznego grania na imprezach disco polo organizowanych przez firmę Green Star. A że akurat zbiegło się to w czasie z pobytem naszym tutaj nad morzem i z imprezami granymi w tych okolicach, więc dlatego chcieliśmy wszystkich zaprosić na imprezy z naszym udziałem oraz pozdrowić wszystkich naszych znajomych i fanów. W takim razie podczas wakacji można łączyć przyjemne z pożytecznym, jak widzicie.